Siemano widzowie, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj wraz z Wojtkiem po raz trzeci lecimy na staw prywatny. I dzisiaj kupiłem sobie ochotkę, mormyszki, mam poziomki, mam wszystko. Dzisiaj lecimy po rybę. Łowimy dzisiaj, nie? Nie. Na co? Łowimy. Łowimy dzisiaj rybę i ogólnie są zaspy, są ogromne zaspy. Patrzcie na to. Jest masakra. Autoniemy w tym śniegu. O, gruby, to no jest, mi to, moje buty to całe w tym śniegu zapadają. Nie no, jest ogólnie hit. I w ogóle po te ochotki, żeby dostać ochotkę, musieliśmy w kraju przejechać, żeby dostać ochotkę, rozumiecie to? Bo przejechaliśmy dwa sklepy wędkarskie w okolicy i nie było ochotki. I dopiero w trzecim była. I zrobiliśmy tyle kilometrów, że to jest hit. No ale dobra, mam nadzieję, że opłaci nam się to. I dzisiaj złapę w końcu pierwszą rybę podlodową. Bo jeszcze nigdy pod lodem nie złowiłem żadnej ryby. Mam siekierę. Jej, gdzie ja mam w ogóle rękawiczki? Chyba w plecaku. Mam nadzieję, że tak, bo bez rękawiczek to nie przeżyje. Patrzcie, jaki tu jest śnieg. I ogólnie cały czas pada. Nie wiem, czy to widać na kamerze, ale cały czas ten śnieg pada. Normalnie łowienie w taką pogodę, że to hit. Tak to się trudno idzie. Z każdym metrem ten śnieg jest coraz głębszy. To jest hit, naprawdę. Tyle tego napadało. O, w ogóle patrzcie, to jakieś zwierzątko sobie biegało. Ogólnie już praktycznie jesteśmy nad stawem. Ło. I jest minus 8. Tak, jest minus 8. Jest strasznie zimno, ale mam nadzieję, że uda nam się coś tutaj złapać na tym stawie, bo szczerze mówiąc, to ani jednego konia jeszcze nie mieliśmy tutaj z tego stawu pod lodem. A to mnie trochę dziwi, bo tu jest tego konia naprawdę dużo z tego co pamiętam. Patrzcie. Ośnieżony cały staw. Dobra, ja teraz zakładam GoPro i robię przeręble. O, dobra. Patrz, ile śniegu jest. O, sakra. Dobra, robimy tu pierwszy przerębel. Jest ogromny lód. Dobra, więc tutaj mam mormyszki. Jedną mam taką. I tą chyba założę. O, coś takiego. Na nią będę teraz rzucał, a później sobie może zmienię na jakąś złotą. Ewentualnie jeszcze mam inną srebrną. Potrzebujesz teraz tych nożyczek? Trzymaj. Ja mormyszkę sobie teraz wiążę i mam nadzieję, że coś wpadnie dzisiaj. Ja poluję głównie na okonia dzisiaj, bo no to jest hit, że jest zima, a konie tu nie biorą. Patrzcie, ludzie, co kupiłem. No. Wreszcie będziemy to mieli. Do klusków takie sito. Do klusków. Dobra, mam dzisiaj ochotki ze sobą, także trochę rzeczy jest. Nie wierzę, działa to sito. Jak na razie na jedną wędkę będę łowił. Zakładam sobie ochotkę, wow, nigdy nie miałem tego robaka w ręce. Ale śmiesznie wygląda. Co? To wygląda jakiś skorpion. Nie wiem ile, wezmę dwa na przykład na początek. Na razie nie łowisz na spławik. Nie, na razie będę na mormyszkę łowił. Później sobie zrobię kolejny przerębel. Chcę, żeby był rozwieszony ten robak. Ale strasznie słabe są te robaki. Jakoś dziwnie się zahaczają. Jeszcze jednego dam w razie co? Dobra, ochotkę mamy już na haku. Na mormyszce. I możemy zarzucać. Na sam dół przynętę prowadzimy. I jak już opadnie, to powoli będę odbijał do góry. Idę zrobić zaraz kolejny przerębel, żeby zrobić sobie spowiczek. I na spowiczku też będzie ochotka na haku.
Zobaczymy, może coś będzie brało, zobaczymy. Mam nadzieję, że tak. Jeszcze chwilę tutaj się w tym pobawię, a zaraz pójdę robić kolejny przerębel gdzieś tu obok. Dobra, dwa przeręble gotowe. Teraz lecimy po spławiczek. Spławiczek, już gotowy zestaw. Tylko założyć robaka i do wody. Dobra, ochotka założona na hak. Teraz sitkiem Wojtka sobie tu wywalę ten lód cały. Pięknie. I muszę zwiększyć o wiele, 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 wiele grunt. Może się nie zanurza, ale jest git na pewno. Jak będzie branie, będę widział. Teraz lecimy dalej bawić się mormyszką. Dobra, pod spławik rzucę trochę zanęty. To jest zanęta ochotka. Ja ogólnie nie rozrabiam tej zanęty tak czy siak, bo ja chcę, żeby ta zanęta po prostu spadała powoli sobie, żeby robiła taką smugę, nie żeby od razu spadła na dno. Dlatego ja jej nie rozrabiam od razu, tylko jak widzicie, namaczam ją w taki sposób i ona wtedy sobie tak fajnie spada i zostawia taką smugę za sobą. Powoli opada. O, coś takiego. I tak samo robię w drugim przeręblu. Tutaj na mormyszkę. Tylko tutaj daję o wiele mniej. Tutaj tylko troszkę daję. Wojtek kupił takie fajne sitko, to akurat się przyda do rozrabiania tutaj tej zanęty. Widzicie, tutaj taka chmura powstała teraz i coś takiego myślę, że będzie fajnie wabiło ryby. No ale jak mówię, ja nie jestem żadnym, proszę, żadnym znawcą od lodu. Ja jeszcze nie łowiłem ryb pod lodem, także no. To są moje tylko takie sugestie i w sumie tyle. O, mam nadzieję, że coś się uda. Tam jest spławiczek, tutaj mam mormyszkę i tą mormyszką będę się teraz bawił. A na spławiczek mam nadzieję, że też coś się będzie działo. Tradycyjnie jeszcze herbatka musi być. O. No i super. Dobra, ja tutaj się bawię na tą mormyszkę. Tam jest spławiczek. Wojtek tak samo dwie wędeczki ma. I próbujemy złapać jakąś rybkę. Jest strasznie zimno. Normalnie para nam z buzi leci. Ogólnie jest bardzo zimno. Patrzcie, tutaj ten lód, co dopiero wyciągnąłem, to już zamarzł. To jest hit, naprawdę. Patrzcie, jak mi zamarzło. No hit. No patrz. No mi też przed chwilą tak zamarzło. Ja ci kręcę. Żeby nie połamać. No. Muszę to jakoś wyczyścić teraz z tego lodu. To pytanie brzmi jak? O, cyk, cyk, cyk. Wyczyszczone tutaj. Na żyłce nawet mi się robi. O, oblodzenie. Masakra. Ja co ci mogę powiedzieć? No zarąbiście jest to będzie pod lodem. No super jest. No, fajnie. Jeszcze jakbym coś złowił. No, bo, w ogóle. Pewnie. Bo mi to chyba, nie wiem, ja mam nie farta w podlodowym. Aha, złowienie to już jest wersja VIP. Ja mam nie farta na to podlodowe łowienie. No ale cóż, próbujemy cały czas, nie poddajemy się. Kiedyś w końcu musi wpaść ta ryba. No. Dobra, słuchajcie, zmieniłem sobie mormyszkę teraz na taką złotą, jak widzicie. I rozwiesiłem bardzo robaki, ochotki. No i teraz będę próbował na coś takiego złapać. Mam nadzieję, że na to się uda, bo niestety na poprzedni zestaw nic kompletnie się nie działo.
Te robaki tu już chyba zamarzły. Naprawdę tak strasznie zimno, no one zamarzły. O, teraz już odmarzły trochę w wodzie. No, teraz tu już pracują fajnie. Dobra, i to spuszczam na dno. Jeszcze z 20-30 minut popróbuję na to i będę spadał już do domu, bo nie ma sensu siedzieć dłużej, jak się nic nie będzie działo. Dobra widzowie, więc ja już jestem w domu. Niestety ta wyprawa nie poszła po naszej myśli, nie udało nam się nic kompletnie wyciągnąć. No ale wiadomo, czas miło spędziłem nad wodą, a to się najbardziej liczy. Teraz przejdźmy sobie do wyników konkursu. Konkursu na przynęty, który zrobiłem pod filmem Moje przynęty na szczupaka i okonia. Głównie tam są gumy różnych firm, są mojej własnej produkcji też gumy, są woblery, są obrotówki, twisterki, jakieś malutkie gumki, paprochy. Jest trochę tego, jak chcecie zobaczyć jakie dokładnie były nagrody, to na moim Instagramie właśnie wleciał post, gdzie pokazuje jakie właśnie były nagrody za dane miejsce w tym konkursie, a miejsc było aż 3 aż miejsca, także trochę tych nagród wam rozdałem. Teraz przejdźmy sobie do znalezienia 3 szczęśliwych osób, do których te gumy polecą, pojadą, pan kurier zawiezie, no jak zwał tak zwał. Dobra, więc użyję teraz programu, który wylosuje mi 3 komentarze. I sprawdzimy sobie, czy każdy z uczestników wypełnił obowiązki, które trzeba było zrobić, żeby wygrać ten konkurs. A więc nie przedłużajmy, lecimy z losowaniem. A więc pierwszą osobą będzie... Uwaga, uwaga... Julianek! Dobrze, a więc Julianek spełnia wszystkie wymogi, także będzie pierwszym tutaj wylosowanym zwycięzcą. I lecimy dalej, klikamy pick another winner i uwaga, losujemy. Michał Konczewski. Dobra, więc Michał również spełnia wszystkie wymagania, także będzie drugim zwycięzcą w tym oto konkursie i lecimy teraz z losowaniem 3 zwycięzcy, już ostatniego. Uwaga, uwaga, lecimy. Marcin Owczarzak. Dobrze, a więc Marcin również spełnia wszystkie wymagania. Tym razem szybko poszło, 3 zwycięzców od razu wyłoniłem. Dobra, a więc wszystkie miejsca zostały zapełnione, 3 zwycięzców już mamy. Bardzo się z tego cieszę, że tak szybko poszło, żadnego trollowego komentarza, nic nam nie wylosowało, także super. Mamy już 3 zwycięzców, 3 paczuszki. Trzy paczuszki. Już do nich zaraz będą leciały. Dajmy mi czas na wysłanie tych paczek do maksymalnie 2 tygodni, a ja w dzień publikacji, czyli właśnie teraz, tego materiału skontaktuję się z zwycięzcami, ustalę adresy i najprawdopodobniej wcześniej wyślę niż 2 tygodnie, ale maksymalnie do 2 tygodni powinienem te paczki wysłać. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy brali udział w tym konkursie oraz wszystkim, co zasubskrybowali mój kanał oraz dali łapkę w górę, bo to bardzo wspiera mój kanał. Jeżeli chcecie zobaczyć, jakie nagrody zwycięzcy wygrali, to oczywiście tutaj macie nazwę Instagrama. A już się z wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że już niedługo pojawią się kolejne konkursy i będziecie również wy mogli coś wygrać. A więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego.